W tej lekcji pokażemy przykład, jak możemy przygotować model schodów, tak abyśmy mogli go wykorzystywać w pomieszczeniach o różnej wysokości. Na początek przyjmiemy pomieszczenie, gdzie dolna kondygnacja będzie miała wysokość 265 cm. Przygotuję model stropu i umieszczę go na tej wysokości. Wchodzę w właściwości tego elementu. W zakładce położenie wpisujemy wysokość 265 cm. Grubość stropu przyjmę 280 mm. Będzie to sumaryczna grubość stropu, wylewek i podłogi. Na początek zbudujemy schody jednobiegowe. W pierwszej kolejności przygotujemy jeden stopień, a następnie go wielokrotnie powielimy. Dla tego elementu zmienię wymiary. Jako głębokość stopnia przyjmę 290 mm, wysokość 170 i szerokość 1000 mm. Odblokuję tutaj wszystkie wymiary. Będę chciał, aby stopień mógł się skalować przy dopasowywaniu go do pomieszczenia o innej wysokości. Skopiuję ten element, tak aby utworzyło mi się kilka stopni. W tym momencie mamy taki ogólny model schodów. Będę chciał tutaj dodać kilka szczegółów. Te elementy będą stanowiły część betonową schodów, natomiast tutaj dodamy drewniane elementy stopni. Okoloruję te elementy. Zmodyfikuję teraz kształt tego stopnia, dodając tutaj elementy drewniane. Aby utrzymać całkowity gabaryt stopnia, będę musiał ten element zmniejszyć. Skopiuję sobie tutaj ten element, zmienię jego wymiary. Wysokość 30. I wyrównam do górnej krawędzi. Ten element natomiast zmniejszę. Dodam tutaj element również z przodu stopnia. Ponownie kopiuję ten element. Zmienię tutaj wymiar, tak aby okładzina drewniana również znajdowała się w przodu stopnia. Tutaj ponownie zmniejszam ten element murowany. Te elementy pokoloruję deseniem drewnianym. Będę chciał, aby te słoje układały mi się poziomo, dlatego obrócę ten element o 90 stopni. Wyrównam ponownie wymiary. I obrócę teksturę na materiale o 90 stopni. Również będę chciał, aby słoje układały się poziomo, a tutaj w pionie. Tutaj również obrócę ten element o 90 stopni, tym razem względem osi lewo-prawo, czyli osi czerwonej. Również obracam o 90 stopni i dopasowuję wymiary do poprzedniego układu. Dla tych elementów zablokuję grubość tych 3 cm, bo nie będę chciał, aby ta grubość się zmieniała podczas skalowania schodów na wysokość pomieszczenia. Blokuję tylko wysokość, te wymiary będą skalowalne pozostałe. Tutaj również blokuję tą grubość tego elementu. Pozostałe wymiary zostawiam niezablokowane.
Powiększę również ten element, bo będę chciał, aby ten stopień miał tutaj podcięcie. Powiększę go o 3 cm w tą stronę. Na początek tylko ten sam element, powiększę go o 2 cm. Natomiast tutaj z przodu dodam jeszcze zaoblony fragment. Dodam nowy element. Szerokości 10 mm i wysokości 31 mm, nie 30 tak jak wysokość stopnia, a o 1 mm więcej. Za chwilę powiem, dlaczego to zrobiłem. Wyrównamy ten element, wyrównuję go do górnej krawędzi i teraz zmienię kształt tego elementu, zaokrąglając krawędzie tego kształtu. Robię to za pomocą edytora kształtów. Zaznaczam tutaj te dwa odcinki, klikając w ich końce. Dodaję dodatkowe punkty. Temu elementowi zmienię wielkość symetrycznie na 21 mm. Dzięki temu teraz, zaznaczając te odcinki, będę mógł je zaokrąglić. Czyli kąt 90. Dodam tutaj również fragment obiektu, który pozwoli mi zablokować wielkość podcięcia stopnia. Dodam nowy punkt. Zmienię długość tego odcinka. Więc wymiar od końca na 1. Tutaj wydłużę ten odcinek w prawo o 2 cm. I otrzymaliśmy tutaj taki dodatkowy fragment, dzięki któremu będziemy mogli zablokować wymiary tego obiektu i przy skalowaniu całości to podcięcie będzie zachowywało swój gabaryt. Wydłużę jeszcze ten element na całą długość stopnia. Tak przygotowany stopień teraz mogę skopiować. Wyrównam go do dolnego stopnia. Ten element gabarytowy usuwam. Tutaj zeskaluję jeszcze stopień, tak aby zmieścił się pod tym elementem. A ten element wyrównam również do tego miejsca. W górnym stopniu usunę dwa elementy i skopiuję z tego dolnego stopnia, ponieważ one już mają właściwe wymiary. Dodam jeszcze tu teraz dodatkowy element, który będzie służył nam za dolną część schodów. Za pomocą edytora kształtu zmienię kształt. W właściwościach dopasuję do szerokości stopni i pokoloruję. Teraz ten element wielokrotnie skopiuję, tak aby dojść do naszego stropu. Teraz skopiuję stopnie. Kopiowałem te elementy osobno, ponieważ łatwiej teraz będzie mi dopasować
pozycję stopni. Element również pokoloruję. Dodam tutaj fragment podłogi, mniejsze wymiary tego stopnia, na przykład 270 mm. Kopiuję ten obiekt, zmienię mu wymiary na 10 mm, element imitujący tunele. Teraz wszystkie stopnie schodów możemy zgrupować. Ctrl G lub przycisk grupuj. I do boku dodamy sobie jeszcze jeden stopień. Zaznaczam go kontrolem i shiftem, kopiuję i dodaję jako kolejny stopień. I teraz zaznaczając cały bieg schodów, będziemy mogli go dopasować do wysokości podłogi na pierwszym piętrze. Oczywiście teraz ten ostatni stopień możemy zmodyfikować. Tą tylną część usuwając, dopasowując się tutaj do kształtu stropu. Ten element już moglibyśmy zmienić. Jednakże będzie on niewidoczny, także możemy nie zmieniać jego kształtu. W ten sposób przygotowaliśmy schody jednobiegowe, które możemy dopasować do wysokości stropu pomieszczenia. Na podstawie tego modelu przygotujemy również schody dwubiegowe. W tym celu poszerzę sobie troszkę pomieszczenie. Te schody skopiujemy. Ukryjemy na chwilę. Usunę. Wtedy rozgrupujemy. W widoku z boku wybiorę tutaj połowę elementu biegu, połowę jego wysokości. Obrócę je o 90 stopni. I wyrównam do tego elementu. To przesuniemy na lewą stronę. Jeszcze raz zaznaczymy ten drugi bieg. I przesuniemy go tutaj w lewo. Przesunę go względem osi niebieskiej. Przesunę go 110 cm, czyli 1010 mm. W tej części dodamy dodatkowy spocznik. Kopiuję ten element.
Później zrobimy szerokość biegu. 1000 mm. Zrobimy ten element jak podłogę. Zrobimy go sobie do ściany, by łatwiej nam było przesuwać. Zeskalujemy te elementy na szerokość dwóch biegów. Szerokość tego spocznika zablokujemy. Kopiuję tutaj ten element. Grupuję elementy stopni, Ctrl G. Teraz gdybyśmy chcieli się dopasować do wysokości. Skopiuję sobie dodatkowy stopień. W momencie mieliśmy już dopasowany, także on tu będzie pasował. Ale jeżeli by wysokość była inna, to moglibyśmy całość teraz tam gdzieś zaznaczyć. Dopasować do odpowiedniej wysokości. Tutaj dopasujemy. W ten sposób stworzyliśmy dwa typy schodów, które możemy dopasowywać do wysokości stropu w zależności od wysokości jego pomieszczenia. Moglibyśmy stworzyć jeszcze jeden model schodów, który byłby wypełniony pod schodami. Taki element musielibyśmy stworzyć za pomocą edytora kształtów. Tam już wyrysować odpowiednie wysokości stopni, które moglibyśmy zmierzyć wysokości tych elementów.